miłość. O miłości to jakoś dziwnie brzmi. Przestań kłamać, bądź ze mną wreszcie prościej. Mówisz miłość, a żądzę dajesz mi. Ja nie gardzę tym pięknym uniesieniem. Krew ma prawo swoją chwilą żyć. Po cóż więc ją osłaniać kłamstwa cieniem? Nie rozumiesz? Pocałuj mnie i idź. Jadę w życie błękitnym ekspresem, bez przystanku do celu przez świat. Może przegram to życie z Kretesem, lecz nie będzie mi nikt chwil kradł. 10 minut zatrzymam się gdzie chcę, 10 minut, a potem znów. Mnie intryguje, dlaczego dodane jest do tytułu to pytanie o miłość. Czy dlatego, że ta miłość gdzieś tam cały czas jej towarzyszyła w życiu, zresztą najsłynniejsza jej chyba piosenka właśnie była miłość. Dlatego jest to dodane, że właściwie przez całą długość trwania spektaklu się nad tym zastanawiamy. To pytanie się przewija przez cały spektakl. Czy to jest szczęście? Czy to jest miłość? Czy tak powinno być? Ale ostatecznie, nie wiem, zdradzić jaką mamy odpowiedź? Nie. Niech to będzie słodka tajemnica. No to jaka będzie odpowiedź ostatecznie, to Państwo się przekonają, kiedy przyjdą. Tak. Z przystanku do celu przez świat, chociaż przegram to życie z Kretesem, lecz nie będzie mi nikt chwil mych kradł. 10 minut zatrzymam się gdzie chcę, 10 minut, a potem znów tak. 10 minut, a wszystko w nich będzie. Moja radość, mój spokój. Skoro nie ma w ogóle ról dla kobiet w moim wieku, postanowiłam sobie to sama dla siebie zrobić. Powiem tak przewrotnie. Nie, to się stało po sukcesie Marleny Dietrich. Dokładnie tak. Pomyślałam sobie, że przecież Hanka Ordenówna jest na miarę Marleny Dietrich, Grety Garbo. To nasza taka właśnie polska, wielka, wspaniała, sceniczna postać, gwiazda estrady, kabaretu, filmu. I trzeba ocalać takie przepiękne kobiece postaci, takie artystki. I tak się stało właśnie, że Botak sięgnął po Hankę, Haneczkę. I narodziło się. Załuku getta dzisiaj wielkie ożywienie. Bo róża kranc, ta co sprzedaje bóg gorący, z Ameryki od syna miała doniesienie. Więc się rozniosło po getcie niechcący, co pisał Icel. Wszyscy się cieszą, radzą, wirszują, hały przynoszą, róże całują. A ona siedzi jak gdyby królowa, łzy ciche płyną na listu słowa. Żołące wargi w niemej radości czytają słowa pełne miłości. Dla nas liczyła się i historia, inkrustowana właśnie jej najpiękniejszymi piosenkami. Tylko ja chciałam również sięgnąć do tego repertuaru, który jest bardzo znany, popularny nawet wśród naszych, nie wiem, dziadków, ojców. Ja bardzo często, bo ja kocham w ogóle stare kino. A też takie utwory, które są zapomniane, ale równie piękne i warte przypomnienia. Oj, dużo nam w duszy gra. Chcielibyśmy, żeby nasz spektakl poszedł w świat i żeby ludzie zechcieli przychodzić i oglądać historię tej niezwykłej pary, bo to jest para, historii ich miłości, ich życiorysu, bo to jest bardzo ładnie opowiedziana historia, a ludzie lubią, kiedy się opowiada im ładnie historię. Mamy, tak mi bez ciebie tutaj źle. Najmniejsze mamy, powrócić do was prędko chcę. Przeminie rok, może
może dwa, nim zobaczysz mnie. Za pomyślności zdrowie moje pompl się. Kończę list i całuję mamę, mamę, mein, mein, jidysz, mamę. Wracam do ciebie za 6 dni, mein, jidysz, mamę. Po nocach to w nasz mi się śni. Pieniądze mam, kupię sklep ten na rogu tam. Przyjeżdżam, bądź zdrowa, resztę powiem sam. Okręt mój się nazywa Lincoln, mamę, mein. Bardzo serdecznie i gorąco Państwa zapraszamy. To jest bardzo trudny czas w ogóle dla teatrów, dla nas aktorów, bo ta pandemia troszeczkę daje się wszystkim we znaki, ale nie bójcie się, drodzy Państwo, w teatrze się nie zarażamy, w teatrze możemy zarażać się pięknymi historiami, sztuką, możemy poprzeżywać, możemy się pośmiać, możemy się wzruszyć i tym właśnie chcemy Państwa zarazić. Wszystkie nasze terminy są na naszej stronie www.teatrbotak.pl. 10 minut zatrzymam się gdzie chcę, 10 minut, a potem znów wal. 10 minut, a wszystko w nich będzie, moja radość, mój spokój, mój...